Cześć, Piotr z tej strony. Witam wszystkich na moim kanale oraz na niedzielnej garści porannych informacji z rynku krypto. No dzisiaj nie ma za dużo wiadomości, także odcinek powinien być krótki, no chyba, że się rozgadam. Ej, dobra, na początek tylko muszę zaznaczyć, że ja nie jestem doradcą inwestycyjnym i to co powiem w tym filmiku nie może być traktowane jako rekomendacja inwestycyjna czy też porada inwestycyjna. To co powiem ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny. Dobra, a teraz przechodzimy do szczegółów. Cena bitcoina wynosi... 21 436,29 dolarów i 29 po wzroście o 0,69% w ostatnich 24 godzinach. Jeżeli chodzi o ostatnie 7 dni, no to jest wzrost ponad 18%. Jeżeli chodzi o cenę Ethera, to wynosi ona 1238 dolarów i 1 cent po wzroście o 1,02% w ostatnich 24 godzinach. Na no ostatnie 7 dni to jest ponad, wzrost ponad 30%. No ale jak sobie przejdziemy tutaj niżej na alty no to widzimy, że e, już tutaj są takie alty, które rosną e, y, no dużo, tak powiedzmy od 40% do 80%. Mamy Solana ponad 40%, e, so Shiba Inu e, ponad 58%, e, no i tutaj oczywiście mamy Matica, tak, który rośnie o ponad 80%, Uniswap prawie 60%, także tutaj no, odbicie na, na rynku altcoinów jest e, duże. Indeks Firen Grid wynosi 14 punktów, czyli tak samo jak wczoraj. Nic tutaj się nie zmieniło. Jeżeli zobaczymy na bąble, no to widzimy to, o czym mówiłem, że mamy tutaj no, zielono, ale również jest dużo na czerwono. No ale jednak zielony kolor przeważa. Tutaj jeszcze co chciałbym Wam dodać, to z takich ogłoszeń w ten wtorek. Ukaże się trzeci odcinek serii historię kryptomilionerów, który będzie opowiadał historię Karla Runefelta, który jeszcze 4 lata temu pracował na kasie w supermarkecie, a dzisiaj osiągnął wielki sukces. Tak, Mieszka w Dubaju, prowadzi tam firmę, zatrudnia około 150 osób, a także jest głównym sponsorem kierowcy z formuły drugiej. Także jest to historia z gatunku od zera do miliardera. No, i myślę, że warto się z nią zapoznać. Dobra, przechodzimy dalej. No, i tutaj chciałem Wam przytoczyć cytat Bernarda Baruch'a, który powiedział, że głównym celem giełdy jest zrobienie głupków z jak największej liczby ludzi. No, i to właśnie można zaobserwować również chociażby w ciągu ostatniego tygodnia, kiedy wam tutaj e, przedstawiałem właśnie te krypto nowinki, e, gdzie z jednej strony jest dużo e, takich informacji, że e, no, rynki będą spadać, znaczy, że Bitcoin na przykład będzie spadał, tak, e, jedni mówią o e, 14 tysiącach, tak, inni e, o e, 8 tysiącach, jeszcze inni o przedziale 3 do 7 tysięcy, a z drugiej strony mamy ludzi, którzy mówią, że teraz to Bitcoin y, tylko do góry, tak, y, zrobi y, nowy ATH y, albo osiągnie 220 tysięcy dolarów, tak. Także widzicie, że w, nale, w zalewie tych informacji no, trzeba po prostu y, mieć swoje myślenie. I patrzeć, jakby no, filtrować te wiadomości, tak, bo wiadomości ukazuje się dużo, no i właśnie są one często sprzeczne, także no, trzeba sobie wyrobić tutaj swój własny pogląd, tak? filtrować te informacje, no i podejmować własne decyzje. I tutaj kolejną mamy kolejny cytat Bernarda Barucha: nie próbuj kupować na dnie, a sprzedawać na szczycie. Tylko kłamcy twierdzą, że to potrafią, tak, także yy, nie powinno się łapać dołków, yy, tak? a ani tak twierdzić, bo wiecie, no y, trochę na, tych youtuberów jest takich, którzy twierdzą, że y, oczywiście po czasie, że oni kupili na samym dnie, prawda, albo blisko dna, a sprzedali y, praktycznie na samym szczycie, y, no widzicie, że... Nikt naprawdę nie potrafi. Znaczy, można, można trafić raz czy drugi, tak, ale no, nie można tego powtarzać. I, i tak jak widzicie, Bernard Baruch powiedział, że nikt tego nie potrafi. No, tylko kłamcy twierdzą, że potrafią to robić. Dobra, i przechodzimy sobie do. Tutaj. E, no, do informacji. No i mamy taką, że e, pytanie: Czy Bitcoin osiągnął dno? Bo y, górnicy Bitcoina wyłączają swoje y, koparki. No i tutaj widzimy, że y, mieszanka niekorzystnych danych makroekonomicznych i dwóch czarnych łabędzi kryptowalutowych powoduje, że Bitcoin mógł znaleźć się na lokalnym dnie, a jednocześnie spadek właśnie cen y, Bitcoina zmusza y, coraz więcej górników do wyłączania y, swoich y, koparek. No i tak wynika z najnowszego raportu miesięcznego firmy y, Bitcoin. Y, Com. I tutaj mamy informację też, że przy poziomie 17,6 tysięcy dolarów m, jego wydobycie przestaje się opłacać. tak, No i poziom ten testowano w ubiegły weekend, no ale wiecie, no ten poziom to był e, przez chwilę, tak. E, no ale tutaj, e, właśnie wykresy e, analizy on-chain sugerują, że górnicy e, uciekają z rynku. No i tutaj, w podobnie, w podobnym tempie, tutaj, jak tam e, był chyba dwa lata temu, tak? Także, no, jest nagromadzenie tych negatywnych informacji, także tutaj odbicie jest prawdopodobne, no, ale czy tak się stanie, zobaczymy, no, żeby znowu nie wypłynął kolejny czarny łabędź, tak? No i tutaj mamy właśnie y, to, co mówiłem wczoraj, że chyba jutro jest właśnie termin, gdzie jedna z firm czy funduszy dała tutaj do Celsjusza taką informację, że y, żeby no, chce odzyskać swoje środki i y, no i jutro zobaczymy, y, czy to się... Czy to do, nie, przepraszam, to chyba chodziło o 3 Arrow's Capital. Kurczę, teraz nie pamiętam, żeby mi się nie pomyliło. No ale w każdym razie, że jutro ma zwrócić mu całą, całą ilość środków, jakie on zdeponował. No i zobaczymy, tak, bo jeżeli firma nie będzie wypłacalna, no to powinna ogłosić tą informację jutro, no czyli generalnie to będzie czasu tam polskiego wieczorem, albo dowiemy się o tym tam we wtorek rano, także no zobaczymy. No chyba, że, że dalej będą prowadzili negocjacje, no i czekajcie, tu gdzieś sobie zaznaczyłem. Aha, no i tutaj widzimy, aha, jeszcze najpierw tutaj miałem wam powiedzieć, że... Hmm, Według danych z maja tego roku e, Celsius pożyczył klientom ponad 8 miliardów dolarów i zarządzał aktywami o wartości około 12 miliardów dolarów. No a w październiku ubiegłego roku suma aktywów Celsius'a wynosiła około 25 miliardów dolarów. No i tutaj widzimy, że e, teraz pojawi się na rynku Goldman Sachs, który chce pozyskać od inwestorów 2 miliardy dolarów, aby wykupić aktywa od znajdującego się w trudnej sytuacji Celsius'a. No i tutaj oczywiście zakupiłby te aktywa e, Celsjusza z bardzo dużym e, upustem, e, tak, e, no w przypadku gdyby Celsjusz e, złożył e, wniosek o ogłoszenie upadłości. E, kolejna informacja jest taka, czy kryptowaluty, znaczy pytanie, czy kryptowaluty wstaną z kolan i tutaj chodzi o świat Metaverse, no i tutaj JP Morgan przeprowadził swoją analizę, no i tutaj też sobie zaznaczyłem taką, takie to myślę, że według mnie tak najważniejsze informacje z tego raportu, czyli on tutaj widzi e, właśnie w tym trendzie metavers, e, szanse dla gospodarek rynków schodzących i tutaj podkreśla wzrost roli e, biznesu, e, do biznesu tak w metaversie, co potencjalnie umożliwi testowanie produktów, maszyn, całych fabryk i innych modeli e, w świecie wirtualnym, ograniczając koszty i zapewniając bezpieczeństwo. No i tutaj oni stwierdzili, że rozwój hazardu, zakładów bukmacherskich i gier w metaverse pozytywnie wpłynie na adopcję kryptowalut, które zastąpią gotówkę. No bo jednak co by nie mówić, to wiecie, hazard, zakłady i gry, no to są bardzo popularne dziedziny na świecie, tak? No, i tutaj kolejna informacja jest taka właśnie z tego raportu, że w efekcie transformacji, zmianą ulegnie rynek pracy, powstaną nowe zawody, m.in. specyficzne usługi deweloperów, architekci cyfrowych światów czy menadżerowie platform. No, i tutaj. Olbrzymi wzrost wydarzeń mogących odbywać się w metawersie z korzyściami dla twórców. Tu chodzi głównie o redukcję kosztów, na przykład imprezy czy koncerty, spotkania towarzyskie, wydarzenia sportowe, zwiedzanie i podróże. No i tutaj mamy taką informację, że w 2021 roku koncert zorganizowany w grze Fortnite miał blisko 45 milionów uczestników i pozwolił zebrać 20 milionów dolarów. Na no osiągnięcie publiczności w warunkach realnych byłoby niemożliwe. Kolejna informacja jest taka, że szwajcarska luksusowa marka Hublot przyjmuje płatności w bitcoinie. No i właśnie tutaj chodzi o to, że szwajcarska firma produkująca zegarki Hublot i linia tramwajowa numer 42 w Czeskiej Pradze to jedne z najnowszych podmiotów, które właśnie tutaj przyjęły płatności w kryptowalutach. No i szwajcarski Hublot, E, tutaj widzimy jego jeden z zegarków, e, nawiązał w tym celu współpracę z dostawcą usług płatniczych e, Bitcoinie, czyli BitPay, a e, Praxity Tourism e, współpracuje z Global Payments, aby umożliwić Pasażerom linii tramwajowej nr 42 zakup biletów za kryptowaluty. No i ta linia tramwajowa to jest jedna z najstarszych linii tramwajowych, właśnie w Pradze. Można powiedzieć taka zabytkowa. Tak. No i tutaj jeden właśnie z dyrektorów tej, tej, tej firmy w Pradze. Powiedział, że kryptowaluty są dziś bardzo popularnym źródłem pieniędzy i nie ma powodu, dla którego ludzie nie mieliby używać ich do regularnych płatności. No i teraz mogą zakupić bilet za ułamkową część bitcoina czy też etera. Także widzicie, w wyszukiwaniach teraz dominuje tak fraza Bitcoin is dead czy krypto is dead. No i widzicie, jak jest dead, jak wszyscy tutaj, znaczy nie, może nie wszyscy, ale coraz więcej firm zaczyna zauważać, że no dużo ludzi jednak ma swoje środki w kryptowalutach, no i zaczynają akceptować płatności, czyli ta adopcja krypto powoli przyspiesza. Kolejna informacja jest taka, że 50% konsumentów z Ameryki Łacińskiej ma doświadczenie w przeprowadzaniu transakcji kryptograficznych, tak wskazuje ankieta Mastercard. No i ankieta ta została przeprowadzona między marcem a kwietniem tego roku na ponad 35 tysiącach osób na całym świecie. No i według niej 51% konsumentów z Ameryki Łacińskiej przeprowadziło co najmniej jedną transakcję z aktywami kryptograficznymi. A ponad 33% z nich używało stablecoinów do dokonywania codziennych zakupów. Także no kolejne potwierdzenie, że widzicie, że ta adopcja krypto przyspiesza. No i tutaj ostatnią informacją na dzisiaj, ale myślę, że bardzo ważną jest to, że. Hmm, 5, znaczy takie przedstawienie 5 zagrożeń, o których y, trzeba wiedzieć przed użyciem scentralizowanych platform kryptograficznych. No, i tutaj, pierwszym takim głównym zagrożeniem jest to, że w przypadku bankructwa takiej firmy, wszystkie wasze środki mogą zostać utracone. Kolejnym tutaj zagrożeniem jest takie, że wasze konta mogą zostać zamrożone w dowolnym momencie. No co widzieliśmy właśnie na przykładzie Celsiusa, czy też Blockfi, chyba tak Blockfi się to nazywa, ta firma. Także, no, chcecie na przykład wypłacić, albo nawet nie nie chcecie jeszcze wypłacić, ale wchodzicie gdzieś tam na Twittera, no i widzicie informację, że Wypłaty zostały zablokowane i nie można dokonywać wypłat. No i teraz wszystko zależy od firmy, tak? Czy zgłosi tutaj wniosek o upadłość, czy nie? No i czy wznowi te wypłaty, czy będziecie mogli odzyskać swoje środki, czy też nie? Także jesteście zależni od tej firmy. Kolejnym zagrożeniem jest takie, że opłaty nie zawsze są przejrzyste i niektóre opłaty mogą być ukryte lub połączone z opłatami transakcyjnymi, no i w rezultacie te platformy y, pożyczkowe z y, centralizowanych finansów są zazwyczaj y, stosunkowo drogie y, w, w porównaniu z y, tymi platformami y, czy protokołami pożyczkowymi y, DeFi, tak, czyli z tych zdecentralizowanych finansów. Kolejnym tutaj ryzykiem jest ryzyko kontrahenta, no bo nie macie nic do powiedzenia w zakresie strategii inwestycyjnych i tutaj i wyników osiąganych przez tę strategię, która ta firma wprowadzi. No i ta platforma może pożyczyć na przykład dużą ilość krypto yy, jakiejś jednej firmie, która następnie może zbankrutować, co może doprowadzić właśnie do niewypłacalności yy, tej platformy CeFi, yy, tak? No, i y, tutaj ostatnim takim zagrożeniem jest to, że zmiany wielkości oprocentowania mogą nastąpić w dowolnym momencie bez żadnego y, uprzedzenia. Także, y, no widzicie, możecie na przykład złożyć swoją jakąś y, krypto na załóżmy y, 15%, tak, a za dwa dni nagle wchodzicie, cieszycie się, że to było 15%, a za dwa dni wchodzicie i na przykład widzicie, że jest y, 8%, tak, albo 6. Także, no tutaj. Też nie macie nic do powiedzenia. E, dobra, to by było wszystko na dzisiaj, także dziękuję za wysłuchanie i oglądnięcie tego materiału. No i do usłyszenia w kolejnych filmikach. Trzymajcie się, cześć!